koronką do Bożego Miłosierdzia w ramach tej akcji, która właśnie dotyczy tego, by dziś w rocznicę beatyfikacji księdza Michała Sopoćko modlić się na ulicach naszych miast i wiosek, przezywając daru Bożego Miłosierdzia dla świata i dla nas samych. A zatem właśnie chcemy prosić Boga o to doświadczenie Jego miłosierdzia, by ludzie mogli otwierać swoje serca na wiarę, by ludzie mogli szukać tego sensu swojego codziennego życia w Bogu, w Jego miłości, w Jego przebaczeniu. Prosimy o to właśnie, by ludzie też przez wysiłek osobistego nawrócenia zwracali się do Boga, pokutując za swoje winy i grzechy, bo widzimy, jak to w świecie aktualnie jest. Widzimy, co się dzieje, że właśnie następuje ten wielki kryzys wiary, odpływ ludzi z naszych kościołów. Zanika gdzieś duch modlitwy, adoracji, pokuty, wynagrodzenia, a człowiek często skupia się na sobie. Człowiek często szuka tego właśnie, by realizować swoje ambicje, aspiracje, by tworzyć nową moralność, często bez Boga, bez wiary, bez odniesienia do nauczania Kościoła. Człowiek chce być gdzieś indywidualistą na tych drogach swojego życia i realizować swoje szczęście doczesne, często za wszelką cenę. My natomiast wiemy, że nasze życie musi być oparte na systemie wartości, po to, by miało sens, by było drogą do szczęścia doczesnego i wiecznego. Musi być w tym naszym życiu obecny Bóg, Jego miłość, łaska i miłosierdzie. I dlatego chcemy tego daru wypraszać dla całego świata, ale także dla naszej ojczyzny, dla naszego miasta, dla nas samych. Chcemy modlić się właśnie w intencjach tych, które też kryją się w naszych sercach, abyśmy wszyscy mogli, trwając mocno w wierze, być blisko Boga i kochać Go z całych sił i z całego serca, a bliźnich dla Niego. Jak wspomnieliśmy na początku naszego nabożeństwa, gromadzimy się tutaj przy rondzie świętego Jana de la Salle, w centrum, można powiedzieć, naszej dzielnicy, naszej parafii, w miejscu, w którym tylu ludzi odbywa swoją podróż, by na chwilę się zatrzymać, by przez te kilka chwil wyłączyć się z obiegu naszej codzienności i skupić się na tych sprawach najważniejszych. Ale też chcemy właśnie być świadkami tego Bożego Miłosierdzia przez naszą modlitwę, ale także przez to nasze modlitewne spotkanie tu, na parkingu przy rondzie, w tak ruchliwym miejscu. Może kogoś to zmobilizuje do podjęcia jakiejś refleksji. Może ktoś z okien autobusu czy samochodu postawi sobie pytanie, co ci ludzie tu robią w środku dnia. Może dla kogoś będzie to okazja, by sięgnąć do dzienniczka siostry Faustyny albo sięgnąć po modlitwę koronki do Bożego Miłosierdzia. Ufamy, że to nasze spotkanie przyniesie owoce w naszym życiu, ale także w życiu tej lokalnej społeczności, pośród której żyjemy i realizujemy codzienne obowiązki i zadania. Przypada dziś rocznica beatyfikacji księdza Sopoćki i w związku z tym poprosimy panią Lonię, by odczytała życiorys księdza Michała,